Naturella. Czwartek, 27 października, Łukasz Smardzewski. Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Ustawy energetyczne w Senacie. Rząd mówi o taniej cenie, ale podaje ją bez podatków. Ten VAT jest w tej chwili niski, na poziomie 5%. I spór o rolę samorządów w dystrybucji węgla. Zadaniem nie jest wykonywanie zadań partyjnych, tylko wykonywanie zadań państwowych. Samorządowcy znów ratują ten nieudolny rząd. Jarosław Kaczyński być może tego nie widzi. Warszawa kontra Bruksela w sprawie pieniędzy z KPO. Co to oznacza elastyczność wobec Unii Europejskiej, do której namawia prezes? To, że poważnie traktujemy Unię, ale równocześnie nie pozwolimy się źle traktować. Takie gadanie, kupowanie czasu, natomiast tych pieniędzy nie mamy. Porwana i więziona 22-latka. Tą dziewczynę faszerował narkotykami, zgwałcił ją. I demontaż pomników Armii Czerwonej. Jest symbolem propagandy sowieckiej. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że te pomniki muszą zniknąć. Senat przegłosował ustawę.